Oto drugi film z serii Nauka czy Wiara. Czyli drugi film na temat pytania, które powszechnie słyszymy dziś we współczesnym świecie. Zgadzasz się? Filmy te, a będzie ich razem trzy, złożą się w całość, która odpowie na to właśnie pytanie, choć każdy z nich pozostanie, mam nadzieję. Wartościowy dla widza również samodzielnie. Ale w poprzednim filmie planowo nie zacząłem nawet odpowiadać na to tytułowe pytanie, założyłem jednak pod tą odpowiedź fundament. I zasadniczo powiedziałem cztery rzeczy. Po pierwsze, sprecyzowałem, że konflikt zakładany w pytaniu: Nauka czy wiara to konflikt między naukami przyrodniczymi, takimi jak fizyka, biologia i chemia, a tym, co na temat natury świata materialnego zapisane jest w księdze zwanej Biblią. Po drugie, zacytowałem czat GPT, który, jak sądzimy, potrafi podsumować internet. Który to czat GPT wskazał, że Trzy konkretne i główne pola konfliktu nauki i Biblii to wiek Ziemi, teoria ewolucji i spór, czy na świecie miał miejsce globalny potop, czy też nie. Po trzecie, i to był najobszerniejszy fragment pierwszego filmu, przedstawiłem ogólnie naturę nauki, czyli czym ona jest i jak się ją robi. I co z tego wynika dla mojej przyszłej odpowiedzi na pytanie, nauka czy wiara? I wreszcie po czwarte, zadeklarowałem i uzasadniłem, dlaczego przeciętny współczesny człowiek ma nieprawdziwy i absolutnie zbyt różowy obraz współczesnej nauki. A dziś. Używając już założonego fundamentu, zajmę się wreszcie samym pytaniem, a także, co jeszcze ważniejsze, zajmę się samą Biblią. Na początek jednak rozprawmy się z podstawowym założeniem, z jakim podchodzimy do tego tematu. Otóż zakładając, a wielu tak robi, że nauka jest obiektywną prawdą, a Biblia jest Książką religijną, niewiadomego w sumie pochodzenia, należy od razu w takim przypadku przyznać rację nauce, i wtedy też nie należy się dziwić, że te dwa źródła mówią co innego, prawda? Ale, z drugiej strony, kto by wtedy tracił czas na porównywanie czegoś obiektywnie wartościowego czyli nauki, z czymś niepewnym i w zasadzie bezwartościowym czyli z Biblią. Zgadzasz się? Wtedy pytanie o porównanie nauki i Biblii nie byłoby na świecie w ogóle popularne, a przecież jest. I to niesamowicie popularne. Więc można też założyć inaczej. I ja będę bazował na tym drugim założeniu, a mianowicie na założeniu, i tutaj uważaj, że nauka jest zaledwie tym, czym jest. A co opisałem w pierwszym filmie? A Biblia jest zapisanym ponadnaturalnym objawieniem Stwórcy Wszechświata. Myślę, że każdy ma prawo zrobić takie założenie i przejść proces myślowy sprawdzający, co z takiego założenia wynika. Idziesz ze mną? Tak więc, bazując na tym założeniu. Nauka bada przecież konkretnie i wyłącznie to, co stworzył Bóg Biblii, a co Biblia również w pewien konkretny sposób opisała. A jeśli tak, to to, co nauka odkryje, powinno zgadzać się z tym, co mówi Biblia, prawda? Wydaje się jednak, że dzisiaj, na początku XXI wieku, tak nie jest. Tak przynajmniej się wydaje. A dlaczego nauka i Biblia zdają się nie zgadzać? Otóż potencjalnie mogą być tego trzy powody: powód pierwszy: źle interpretujemy Biblię, powód drugi: nauka coś źle zbadała, i wreszcie powód trzeci. Nauka dobrze zbadała, ale wyciągnęła z tego niewłaściwe wnioski. Powtórzę. Źle interpretujemy Biblię? Nauka coś źle zbadała lub nauka dobrze zbadała, ale wyciągnęła z tego niewłaściwe wnioski. Rozważmy powód pierwszy, że źle interpretujemy Biblię. To prawda, że mamy przykłady z historii, w których zapisy biblijne były źle interpretowane. A może mówiąc inaczej, wydawało się, dziś wiadomo, że tak nie jest, że Biblia mówi na jakiś temat dwie różne rzeczy, a ludzie przyjmowali jako prawdziwą tylko jedną z tych rzeczy. Oto przykład. Spójrz na te biblijne wersety dotyczące umiejscowienia lub pozycji naszej ziemi w otoczeniu w otoczeniu, które dziś nazywamy wszechświatem. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Ugruntowałeś ziemię i stoi. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją Utwierdził ją. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Widzisz to? Z trzech pierwszych fragmentów można wysunąć wniosek, że ziemia jest do czegoś przymocowana, że na czymś stoi. A z ostatniego fragmentu wynika, że ziemia jednak nie stoi na niczym i chociaż jest pod nią nicość, to Ziemia utrzymuje swoją pozycję, wisi, a mówiąc jeszcze prościej, nie spada. I jak się domyślasz, wielu ludzi w historii wyobrażało sobie Ziemię na czymś ustawioną, przez coś podtrzymywaną. I chociaż zawsze był w Biblii również fragment o tym, że Ziemia wisi w przestrzeni, wyobrażenia o potrzebie podtrzymania Ziemi, często brały górę. Dziś nie tylko wiemy na pewno, że Ziemia na niczym nie stoi, to również dzięki nauce rozumiemy to, co mówią te trzy pierwsze fragmenty. Mówią o tym, że pozycja Ziemi jest przez Boga precyzyjnie i na stałe ustanowiona. Że nie należy się spodziewać niespodziewanej i przypadkowej zmiany miejsca, w którym jest Ziemia. Że jeszcze raz przytoczę jedno z tych biblijnych stwierdzeń: Ugruntowałeś Ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Widzisz, dziś z łatwością widzimy w tych zapisach stałe prawa fizyki i ich deklarowaną przez Biblię. Niezmienność, czyli przechodząc na język potoczny, pomimo że Ziemia wisi nad nicością, to dzięki znanym dzisiaj prawom fizyki tam pozostanie. No dobrze, to był przykład jak w historii, niektórzy niewłaściwie interpretowali Biblię w zakresie pozycji Ziemi we wszechświecie. A co dziś? Nie budzi wątpliwości, a czym zajmuje się dziś wąska dziedzina nauki zwana astrogeodynamiką, zajmująca się właśnie, bardzo konkretnie, pozycją Ziemi w kontekście kosmologicznym. I nauka ta, stawiam taką tezę, potwierdza wszystkie zacytowane poprzednio biblijne zapisy. O samym występowaniu i stałości praw fizycznych, jak i o ich nieprawdopodobnym dostrojeniu dla potrzeb życia na planecie Ziemia. Ale o tym więcej w trzecim odcinku naszej serii. A może i dzisiaj zapisy biblijne są niewłaściwie interpretowane i dlatego wydaje się, że Biblia nie zgadza się z nauką. Nie należy tego nigdy wykluczać. Choć od razu należy zastrzec, że założeniem tego materiału jest to, że Biblia jest ponadnaturalnym objawieniem Boga, który stworzył cały wszechświat i życie na ziemi, a jeśli tak, to i jego objawienie dane człowiekowi w Biblii jest Prawdziwe, doskonałe i wystarczające, jak również jest wewnętrznie spójne. A przypominam to założenie, gdyż w historii, a szczególnie dzisiaj, w zasadzie nawet większość ludzi deklarujących się jako chrześcijanie. Wcale nie zakłada doskonałości i nieomylności Biblii, a zapisy Księgi Rodzaju, która jest dla tego materiału podstawą porównania z tym, co mówi nauka, otóż zapisy Księgi Rodzaju uważają za wyłącznie symboliczne, czyli takie, które nie nadają się do porównania ich treści ze współczesną nauką. Ci, którzy uważają Biblię za doskonałe objawienie przekazane ludziom w tej formie przez Boga, uważają, że początek Księgi Rodzaju, pierwszych 11 rozdziałów, objawia nam bezspornie, że po pierwsze, Bóg stworzył świat materialny z niczego i że stworzył go Słowem. A tym, co to oznacza, że Bóg stworzył świat materialny z niczego i stworzył go Słowem, to znaczy, co wynika z tego w świetle dzisiejszej nauki, jeszcze się zajmiemy. Po drugie, Bóg stworzył życie z nieżycia, również Słowem, o tym też jeszcze później. Ale o stworzeniu życia księga rodzaju mówi też dwie szczególne rzeczy, dlatego wprowadźmy tutaj dwa podpunkty. Podpunkt A, że życie stworzone zostało jako gotowe grupy organizmów. I podpunkt B że człowiek pomimo podobieństw do innych form życia stworzonych przez Boga został wyposażony w dodatkowy komponent, który znacząco odróżnia go od pozostałego stworzenia i umożliwia pełnienie przez człowieka specjalnej roli w ramach Bożego stworzenia. Co do tych dwóch punktów i dwóch podpunktów, ludzie, którzy uważają Biblię za Prawdziwe i doskonałe i wystarczające objawienie Boga Stwórcy, nazwijmy ich wreszcie kreacjonistami, się zgadzają. Ale musimy jeszcze na chwilę wrócić do możliwych różnych interpretacji samej Księgi Rodzaju. Otóż chociaż ci, którzy uznają Biblię za doskonałe objawienie Boga Stwórcy, zgadzają się co do wymienionych przeze mnie dwóch głównych punktów i dwóch podpunktów, to istnieją znowu w pewnym dużym uproszczeniu dwa podobozy kreacjonistów, z których jeden twierdzi, że opisany przed chwilą przeze mnie proces tworzenia odbył się w ciągu sześciu dni. I że całe materialne stworzenie ma mniej więcej tysięcy lat, a obserwowana dziś geologia Ziemi wynika z potopu, a nie upływu długiego czasu. Drugi podobus kreacjonistów twierdzi, że biblijny zapis pozostawia jednak pole do interpretacji, że opisany wyżej proces tworzenia był rozłożony w czasie lub, że następowały między kolejnymi etapami dłuższe przerwy. Podsumowując kreacjonistyczną interpretację Biblii, Biblia mówi "Kto? Biblia mówi kiedy. Tu są jednak różne interpretacje samych kreacjonistów. Biblia mówi jak? czyli, z niczego i słowem, i jak zobaczycie, szczególnie w świetle ostatnich odkryć nauki, to jak Bóg stworzył materię i życie uzyskuje fundamentalne znaczenie. Biblia mówi też po co. To jednak nie jest przedmiotem zainteresowania nauki. Mamy więc za sobą pierwszy punkt dzisiejszego materiału, że zapisy Biblii i twierdzenia nauki mogą się nie zgadzać ze względu na interpretację zapisów biblijnych. Przejdźmy więc do drugiej możliwości, dlaczego to, co mówi współczesna nauka, wydaje się nie zgadzać z zapisami Biblii i powodem tym jest to, że nauka coś źle zbadała. A jest to jakby naturalny i permanentny stan nauki, gdyż, jak już powiedziałem w pierwszym filmie, że cała historia nauki wskazuje na to, że większość tego, co nauka twierdzi dzisiaj, że wie, zostanie w przyszłości zmodyfikowane, uzupełnione lub obalone. A pomimo tego, co przed chwilą powiedziałem, a co powinno być wiedzą powszechną, stwierdzenie, że nauka być może coś źle zbadała, jest dzisiaj obrazoburcze i tym samym trudne do przyjęcia dla większości ludzi, ponieważ przeciętny, współczesny człowiek ma nieprawdziwy i zbyt różowy obraz nauki. I tu znowu, tak jak w przypadku interpretacji Biblii, zwróćmy się do historii. Tu, jednym z wielu przykładów historycznych, które dziś nie budzą już żadnych emocji, jest przykład obowiązywania kiedyś, jako oczywisty i obowiązujący układu geocentrycznego czyli taki z Ziemią w centrum, stworzonego przez starożytnego astronoma Ptolemeusza. Układ taki wydawał się nie tylko oczywisty i przez to obowiązujący, ale również, i tu powiem to w cudzysłowie, działał w praktyce. Ptolemeusz bowiem opracował skomplikowane modele dla oznaczenia pozycji i ruchu każdej z planet, dla ruchu Słońca i Księżyca, dla długości dnia i to w zależności od położenia na świecie i w zależności od daty, a także modele dla wyznaczania tak rzadkich zdarzeń jak zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca i choć dokładność tych obliczeń nie była doskonała, a modele Ptolemeusza nie potrafiły wytłumaczyć pewnych nieregularności. Skąd my to znamy, prawda? To jego model miał praktyczne zastosowanie i uważany był za wielkie osiągnięcie. I wtedy przyszedł przewrót kopernikański. Właśnie te niewytłumaczone nieregularności i złożoność modelu Ptolemeusza popchnęły Kopernika do szukania prostszego i bardziej spójnego modelu. Ale to, co zaproponował, zburzyło wszystko, zburzyło wszystko, co było przyjęte i oczywiste do tej pory. Ludzie obudzili się po prostu w innym świecie. Co było dla większości trudne do zaakceptowania. Tym bardziej, i teraz uważaj, że obserwacje nieba wydawały się nie potwierdzać modelu Kopernika. Ci, którzy chcieli po prostu sprawdzić Kopernika, założyli, że gdy Ziemia znajduje się na przeciwległych pozycjach wobec Słońca, tak bardzo zmienia swoją pozycję w całym kosmosie, że wzajemne pozycje gwiazd widoczne z Ziemi powinny to odzwierciedlać. Proste, prawda? Każdy by tak pomyślał. Ale mimo to, że model Kopernika był prawidłowy, to pomniejsze założenia innych naukowców, którzy go sprawdzali, były błędne. Nikt nie zdawał sobie sprawy z wielkości wszechświata i odległości od dalekich obiektów niebieskich i znacznie przeceniano również dokładność ówczesnych przyrządów do obserwacji nieba. Obraz nieba nie zmieniał się tak, jak przewidywali to astronomowie na podstawie nowego modelu Kopernika. Ostatecznie dopiero niemal 300 lat później dokładność teleskopów ujawniła, że model Kopernika potwierdza się w tym, jak widać dalekie gwiazdy i galaktyki z dwóch różnych położeń Ziemi wobec Słońca. Ale w tym celu trzeba było poznać wielkość wszechświata i zastosować narzędzia, które uchwycą te niewielkie przesunięcia dalekich obiektów niebieskich, obserwowanych w dwóch skrajnych położeniach Ziemi wobec Słońca. A jaki z tego wniosek? Otóż model Ptolemeusza był fundamentalnie błędny, a jednak powszechnie przyjęty i dodatkowo obudowany był wystarczająco użytecznymi modelami, które uwierygadniały teorię geocentryczną i dawały z niej wymierne korzyści dla ludzkości. I odwrotnie, generalnie prawidłowy model Kopernika był podważany ze względu na jego nowość, a poza tym jego użyteczność ograniczały inne błędy, a mianowicie błędy samego Kopernika i brak innej wiedzy i narzędzi dla jego prawidłowego użycia. I jeśli oglądałeś, oglądałaś mój pierwszy film o naturze nauki, to właśnie między innymi ten przykład obiecałem jako zobrazowanie tego, o czym w pierwszym filmie mówię. Dobrze zapamiętaj ten znamienny przykład z historii, że nauka może dawać pożyteczne rezultaty, mając nieprawdziwe modele i na odwrót. A kontynuując przykłady do naszego drugiego punktu, czyli przykłady tego, że nauka coś źle zbadała i przenosząc się zarazem do czasów nam współczesnych, to jeszcze 100 lat temu, czyli za czasów, gdy żyły już niektóre nasze prababcie, a teraz uważaj, na świecie mieliśmy już elektryczność, samochody, samoloty i łodzie podwodne, a ikona nauki Albert Einstein ogłosił już zarówno szczególną, jak i ogólną teorię względności i wtedy to obowiązującym poglądem na wszechświat było to że jest on znowu uważaj wieczny i w związku z tym nie miał początku czy dziś wyobrażasz to sobie pogląd ten opisywał tak zwany model statyczny wszechświata i sam Einstein popierał tą teorię i w roku 1917 wprowadził nawet swoją stałą kosmologiczną lambda, żeby ten model statyczny wszechświata podtrzymać. Czyli innymi słowy, tak jak kiedyś w przypadku Ptolemeusza, jak się bardzo chce, to nawet fundamentalnie zły model naukowy może działać i to dzięki największym geniuszom w historii, tym razem takim jak Einstein. Oczywiście Albert Einstein fundamentalnie się mylił, co zresztą potem przyznał. Bo właśnie w roku 1927 Belg Georges Lemaître ogłosił hipotezę, że wszechświat miał początek i wywodzi się ze skoncentrowanego pierwotnego atomu ale jego hipoteza przeszła zupełnie bez echa między innymi dlatego że lemaître był również duchownym a jego hipoteza zbytnio przypominała biblijne sugestie o tym że wszechświat miał swój początek ale dwa lata po ogłoszeniu hipotezy lemaître edwin hubble ten od którego nazwany został później słynny kosmiczny teleskop Odkrył, że galaktyki oddalają się od siebie to prawo Habla. A więc odkrył, że wszechświat się rozszerza a więc, mówiąc najkrócej, musiał mieć swój początek z jednego punktu. Tak powstała w końcu teoria wielkiego wybuchu a więc coś poważniejszego niż tylko hipoteza Lemetra którą w 1965 roku dodatkowo wsparło odkrycie równomiernego promieniowania tła, promieniowania reliktowego pochodzącego według tej teorii z wczesnego okresu rozwoju wszechświata. Według jej zwolenników za modelem wielkiego wybuchu przemawia również obfitość we wszechświecie lekkich pierwiastków, takich jak wodór i hel, które według teorii miały powstawać na początkowym etapie ewolucji wszechświata. Teoria wielkiego wybuchu jest obecnie wiodącą i szeroko obowiązującą teorią, i tak jak w przypadku Kopernika, który zastąpił Ptolemeusza, zastąpiła ona z wielkim hukiem, bardzo różniące się od niej przekonanie o stałym i wiecznym wszechświecie. Pomyśl, jak wielka to była zmiana i jak niedawno ona nastąpiła. Ale nawiązując do tego, co przeciętni ludzie wiedzą o nauce, należy powiedzieć, że zapewne mało kto z przeciętnych ludzi wie, że pomimo powszechnego obowiązywania modelu wielkiego wybuchu, nauka oficjalnie przyznaje, że wie coś o zaledwie niecałych 5% wszechświata. Aby model wielkiego wybuchu w ogóle działał, Wprowadzono bowiem pojęcie ciemnej energii i ciemna materia, które według tej teorii naukowej zajmują odpowiednio 68,3 i 26,8% wszechświata. Przy czym nauka nie wie, czym jest ciemna energia i ciemna materia i uważaj teraz, nie potrafi ich bezpośrednio zaobserwować. Ale są one niezbędne do funkcjonowania modelu wielkiego wybuchu. Pamiętam zdziwione miny zwykłych ludzi, którzy się o tym dowiadują. I w tym miejscu, a konkretnie w roku 2021, na scenę wchodzi nowy teleskop: teleskop Łeba, znacznie lepszy od wspominanego już teleskopu Hubble'a. Spójrz na porównanie zaledwie trzech parametrów obu tych teleskopów. Otóż Hubble umieszczony jest zaledwie 2000 kilometrów od Ziemi, a Webb 1,5 miliona od niej, przez co widzenie kosmosu nie jest już niczym zakłócone. Hubble obserwuje głównie pasmo widzialne i ultrafiolet, a Webb podczerwień. Bo według założeń miał sięgać do samego początku wszechświata i najbardziej oddalonych galaktyk, których światło przesunięte jest właśnie do podczerwieni, tak zwany redshift. Średnica habla to 2,4 metra, a średnica tarczy łeba to aż 6,5 metra. I to być może właśnie ze względu na teleskop łeba czeka nas kolejna naukowa wywrotka. Dlatego że już wczesne obrazy przesłane przez łeba w roku 2022 wprawiły świat nauki w zdumienie i uderzyły w obowiązujący model kosmologiczny. Pozwól, że zacytuję po prostu ogłoszone przez naukowców komunikaty. Międzynarodowy zespół astrofizyków odkrył kilka tajemniczych obiektów ukrytych na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Sześć potencjalnych galaktyk, które wyłoniły się na tak wczesnym etapie historii wszechświata i są tak masywne, że nie powinno to być możliwe w świetle obecnej teorii kosmologicznej. A oto wypowiedź jednego z naukowców: Po prostu nie spodziewaliśmy się, że wczesny wszechświat będzie w stanie zorganizować się tak szybko. Te galaktyki nie powinny mieć czasu się uformować. I kolejny cytat. Według standardowego modelu kosmologicznego, który jest podstawą założeń do wszystkich badań, kolejność wydarzeń, jakie nastąpiły po wielkim wybuchu, jest precyzyjnie ustalona. A mianowicie siła grawitacji zgrupowała gęstsze fragmenty ochładzającego się gazowego wszechświata w gwiazdy i czarne dziury, aby jeszcze potem tą samą siłą grawitacji zgrupować je w galaktyki. Dane, jakich dostarczył teleskop łeba, pokazały bardzo duże galaktyki, które zostały utworzone bardzo szybko. Tak naprawdę za szybko, gdyby przyjąć, że dzisiejszy model jest prawidłowy. A inni naukowcy kontynuują swoje wnioski, mówiąc, to nie jest jakaś mała nieścisłość. To odkrycie zaprasza do pojawienia się w historii dzieci i ich rodziców w momencie, gdy ich dziadkowie są jeszcze sami dziećmi. I teraz już informacja ode mnie. Gdy mijają kolejne miesiące, a ja dalej śledzę doniesienia i komentarze o odkryciach teleskopu łeba. Jedni bagatelizują jego odkrycia, podczas gdy inni wskazują na fundamentalny problem obecnego modelu kosmologicznego, a jeszcze inni już go pogrzebali. A jak może pamiętasz, wszystko to mówię i cytuję w ramach drugiego punktu naszego dzisiejszego materiału, a mianowicie tego, że ustalenia nauki i zapisy Biblii mogą się nie zgadzać, gdyż Nauka po prostu bardziej lub mniej się myli, z czym mieliśmy regularnie do czynienia w historii, a założenie, że dzisiejsze ustalenia są już wreszcie dobre i ostateczne, jest w związku z tym zupełnie nieuprawnione. Czy choć trochę Cię do tego przekonałem? I wreszcie powód trzeci, dla którego ustalenia nauki i zapisy Biblii mogą wydawać się niezgodne, a mianowicie taki, że nauka coś dobrze zbadała, ale wyciąga z tego niewłaściwe wnioski. I tu podam tylko jeden, ale za to sztandarowy przykład. Otóż w roku 1953 Crick i Watson w angielskim Cambridge ustalili strukturę DNA. A po kolejnych 40 latach zespół pod kierownictwem profesora Francisa Collinsa ostatecznie zidentyfikował sekwencję ludzkiego DNA. A DNA jest po prostu bardzo długim słowem. Jest informacją, a właściwie projektem działania żywej komórki. Tym bardzo niedawnym odkryciem, odkryciem z samego początku XXI wieku, ostatecznie i niezbicie potwierdzono fakt, że każdy przejaw życia na Ziemi poprzedza informacja, musi go po prostu poprzedzać. I to informacja tak nieprawdopodobnie złożona, bo składająca się z ponad 3 miliardów liter, które w całości mają sens. I co mam na myśli mówiąc, że nauka coś dobrze zbadała, ale wyciąga ze swoich ustaleń niewłaściwe wnioski? A mianowicie to, że konfrontacja z takim faktem jak DNA. Nie przeszkadza naukowcom utrzymywać przy życiu teorię ewolucji i twierdzić, że DNA powstało na drodze przypadkowych i bezcelowych procesów naturalnych trwających odpowiednio bardzo, bardzo długo, choć wielu niewierzących w Boga naukowców wskazuje na to, że jest to z matematycznego punktu widzenia tak mało prawdopodobne, że w praktyce zwyczajnie Niemożliwe. A dlaczego nauka brnie w niemożliwe? Bo jak wspomniałem w pierwszym odcinku, zamknięta jest wyłącznie w materialistycznych wyjaśnieniach, które, choć nie dają prawdopodobnych rozwiązań, to nie można sięgnąć po inne. Wynika to po prostu ze światopoglądu, czyli z założeń filozoficznych współczesnej nauki. Nauka, przez swoje najnowsze odkrycia, sama wskazuje na to, że życie jest uprzednio zaprojektowane, ale nie chce i nie może wyciągnąć z tego wniosku, jaki od pierwszej linijki podają zapisy biblijne, czyli że życie zostało przez Boga zaprojektowane i stworzone. Dużo więcej o tym w kolejnym trzecim filmie. I przechodząc już do podsumowania, mam nadzieję, że tak jak na końcu pierwszego filmu z serii Nauka czy Wiara, Twoja opinia o naturze i możliwościach współczesnej nauki zaczęła się na nowo kształtować i urealniać. To gdy teraz dobiega końca już drugi film z tej serii, zaczynasz inaczej patrzeć również na samotytułowe pytanie naszej serii. No, bo czy pytanie nauka czy wiara jest na pewno właściwie postawione? Czy taki dylemat faktycznie istnieje? No, bo czyż w świetle obu odcinków nie wychodzi na to, że aby przyjąć ustalenia współczesnej nauki za pewnik i przeciwstawić je Biblii? Nie trzeba mieć przypadkiem znacznie większej wiary niż ta, która jest potrzebna do przyjęcia tego, co o świecie mówi najważniejsza księga w historii, czyli Biblia, która nigdy nie zmieniła swoich zapisów na temat natury otaczającego nas świata, w przeciwieństwie do przeciwstawianej jej nauki, która to swoje zdanie zmieniała wielokrotnie. I to nawet niedawno. No bo czy czyjaś niezachwiana wiara w ustalenia nauki dajmy na to w roku 1925, że wszechświat jest wieczny i że wszechświat nie miał swojego początku, co niby podważało i ośmieszało wręcz zapisy biblijne, nie okazało się niedługo potem? Bolesną porażką, i nie było zwyczajnie ślepą wiarą w aktualny w roku 1925 stan nauki, który, jak wynikało z wielowiekowych doświadczeń, mógł w każdej chwili się zmienić. No i się zmienił. I czy rozumiesz już teraz, dlaczego ludzie uważający Biblię za doskonałe objawienie Boga Stwórcy? Nie zakładają ostatecznej sprzeczności pomiędzy prawidłowymi ustaleniami i prawidłowymi wnioskami z badań naukowych, a prawidłową interpretacją zapisów doskonałej Biblii? A czy Ty też się do tego skłaniasz? Ale zapraszam Cię na kolejny, trzeci już odcinek, w którym wzniesiemy się ponad to. Nie do końca mądre i adekwatne pytanie i przyjrzymy się, jak współczesna nauka z każdym odkryciem bardziej i bardziej potwierdza to, co przekazuje nam Bóg w swoim słowie.